Hello everyone, I'm Vicky. Witam wszystkich, jestem Vicky. Oto szósta lekcja z cyklu Learning English Basics. Nauka języka angielskiego, podstawy. Lesson 6, lekcja szósta. Vocabulary, słownik, słowniczek, słownictwo. Countries and nationalities, kraje i narodowości. I invite all of you, zapraszam wszystkich. Na dobry początek poznamy nazwy niektórych krajów na różnych kontynentach. Proszę popatrzeć, jak należy zapisywać nazwy w języku angielskim i posłuchać wymowy. The names of the countries. The names of the countries. Nazwy krajów. Listen and repeat, please. Proszę posłuchać, powtórzyć. Zacznijmy od Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii są Anglia, Szkocja i Walia. Britain. Brytania. Great Britain. Wielka Brytania. England, Scotland and Wales, Anglia, Szkocja i Walia. Poza tym mamy jeszcze Zjednoczone Królestwo, w którego skład wchodzi Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna. Irlandia Północna. The United Kingdom, the UK, Zjednoczone Królestwo. England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Proszę posłuchać kolejnych nazw krajów. Ireland, Irlandia. Poland, Polska. Spain, Hiszpania. Turkey, Turcja. Italy, Włochy. Norway, Norwegia. Sweden, Szwecja. Finland, Finlandia. Germany, Niemcy. France, Francja. Ukraine, Ukraina. Portugal, Portugalia. Switzerland, Szwajcaria. Greece, Grecja. I kolejne kraje. Listen and repeat, please. Proszę posłuchać i powtórzyć. Russia, Rosja. Japan, Japonia. China, Chiny. India, Indie. Algeria, Algeria. Libya, Libia. Egypt, Egipt. Saudi Arabia, Arabia Saudyjska. Nigeria, Nigeria. I nazwy krajów na kolejnym kontynencie. Listen and repeat, please. Proszę posłuchać i powtórzyć. Canada, Kanada. The United States of America. The United States of America. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. The United States, Stany Zjednoczone. The USA, USA, Stany Zjednoczone. Mexico, Meksyk. Brazil, Brazylia. Argentina, Argentyna. Australia, Australia. Poznaliśmy nazwy krajów w języku angielskim. Pora na nazwy narodowości. Countries and nationalities, kraje i narodowości. Country, kraj. Nationality, narodowość, może oznaczać również obywatelstwo. Nazwy narodowości zostały pogrupowane według podobnych zakończeń. Myślę, że łatwiej będzie w ten sposób zapamiętać te nazwy. I tak pierwsza grupa z zakończeniem ISH. Zakończenia są podkreślone. Britain, Brytania, Great Britain, Wielka Brytania. British, Brytyjczyk, Brytyjka, narodowość brytyjska, narodowości brytyjskiej. Przypomnę jeszcze, że w skład Wielkiej Brytanii wchodzi Anglia, Szkocja i Walia, natomiast Zjednoczonego Królestwa dodatkowo Północna Irlandia. England, Anglia, English, Anglik, Angielka, narodowość angielska, narodowości angielskiej. Anglik, Angielka to również nazwy Englishman, Anglik, Englishwoman, Angielka. Finland, Finlandia, Finnish, Finn, Finka, narodowość fińska, narodowości fińskiej. Ireland, Irlandia, Irish, Irlandczyk, Irlandka, narodowość irlandzka, narodowości irlandzkiej. Poland, Polska, Polish, Polak, Polka, Polak, Polka, również jest inna nazwa, Pol, Polak, Polka.
Polish, Polak, Polka, narodowość polska, narodowości polskiej. Scotland, Szkocja, Scottish, Szkot, Szkotka, narodowość szkocka, narodowości szkockiej. Spain, Hiszpania, Spanish, Hiszpan, Hiszpanka, narodowość hiszpańska, narodowości hiszpańskiej. Sweden, Szwecja, Swedish, Szwed, Szwedka, narodowość szwedzka, narodowości szwedzkiej. I kolejna grupa nazw krajów i narodowości, tym razem nazwy narodowości z zakończeniem IAN. Algeria, Algeria, Algerian, Algierczyk, Algierka, narodowość algierska, narodowości algierskiej. Argentina, Argentyna, Argentinian, Argentyńczyk, Argentynka, narodowość argentyńska, narodowości argentyńskiej. Australia, Australia, Australian, Australijczyk, Australijka, narodowość australijska, narodowości australijskiej. Brazil, Brazylia, Brazilian, Brazylijczyk, Brazylijka, narodowość brazylijska, narodowości brazylijskiej. Canada, Kanada, Canadian, Kanadyjczyk, Kanadyjka, narodowość kanadyjska, narodowości kanadyjskiej. Egypt, Egipt, Egyptian, Egipcjanin, Egipcjanka, narodowość egipska, narodowości egipskiej. Italy, Włochy, Italian, Włoch, Włoszka, narodowość włoska, narodowości włoskiej. Nigeria, Nigeria, Nigerian, Nigeryjczyk, Nigeryjka, narodowość nigeryjska, narodowości nigeryjskiej. Norway, Norwegia, Norwegian, Norweg, Norweszka, narodowość norweska, narodowości norweskiej. Russia, Rosja, Russian, Rosjanin, Rosjanka, narodowość rosyjska, narodowości rosyjskiej. Saudi Arabia, Arabia Saudyjska, Saudi Arabian, Saudyjczyk, Saudyjka, narodowość saudyjska, narodowości saudyjskiej. Ukraine, Ukraina, Ukrainian, Ukraińczyk, Ukrainka, narodowość ukraińska, narodowości ukraińskiej. Kolejna grupa krajów i narodowości, tym razem nazwy narodowości z zakończeniem AN. Germany, Niemcy, German, Niemiec, Niemka, narodowość niemiecka, narodowości niemieckiej. Libya, Libia, Libyan, Libijczyk, Libijka, narodowość libijska, narodowości libijskiej. Mexico, Meksyk, Mexican, Meksykanin, Meksykanka, narodowość meksykańska, narodowości meksykańskiej. The USA, the United States, USA, Stany Zjednoczone. American, Amerykanin, Amerykanka, narodowość amerykańska, narodowości amerykańskiej. Kolejna grupa, nazwy narodowości z zakończeniem ISI. China, Chiny, Chinese, Chińczyk, Chinka, narodowość chińska, narodowości chińskiej. Japan, Japonia, Japanese, Japończyk, Japonka, narodowość japońska, narodowości japońskiej. Portugal, Portugalia, Portuguese, Portugalczyk, Portugalka, narodowość portugalska, narodowości portugalskiej. A oto ostatnia na dzisiaj, grupa nazw krajów i narodowości. Tym razem nazwy narodowości z różnymi zakończeniami. I tak, France, Francja, French, Francuz, Francuska, narodowość francuska, narodowości francuskiej. Greece, Grecja, Greek, Grek, Greczynka, narodowość grecka, narodowości greckiej. Switzerland, Szwajcaria, Swiss, Szwajcar, Szwajcarka, narodowość szwajcarska, narodowości szwajcarskiej. Są oczywiście nazwy innych krajów, których jeszcze nie poznaliśmy w dzisiejszej lekcji. Inne nazwy krajów poznamy w przyszłych lekcjach. Uwaga! W języku angielskim nazwy krajów, narodowości, języków piszemy dużą, wielką literą. W dzisiejszej lekcji to już wszystko. Jeśli materiał komuś pomógł lub się podobał, to proszę o kciuka w górę, komentarz, subskrypcję kanału. Dzięki subskrypcji można najwcześniej dowiadywać się o kolejnych przesłanych przeze mnie filmach. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję też za pierwsze komentarze pod filmami i na moim kanale.
Dziękuję za kciuki w górę i pierwsze subskrypcje. Tymczasem dziękuję raz jeszcze za uwagę i do usłyszenia w kolejnych lekcjach. Have a nice day. Miłego dnia.